Siemanko, Dyszka z tej strony, pozdrawiam serdecznie. W końcu nadszedł ten moment, w którym otworzę tą puszkę. Premier League 2025, gdzie mamy 10 saszetek, jedną kartę z limitowanej edycji Golden Ballera lub kartę Invisible, dostępną w trzech różnych kolorach, no i jedną kartę History Maker. No i dlatego też polowałem na tą puszkę, nie kupowałem mniejszych puszek, bo w małych puszkach tej karty właśnie nie ma. Koszt jest jaki jest, 50 parę złotych. W stosunku do FIFA 365 puszka, nie wiem czemu, ale bardziej mi się tutaj ona podoba, powiem szczerze. No i cóż, otwieramy. Mamy właśnie przygotowaną tą kartę i ona może być albo z podpisem, albo bez podpisu, albo zobaczymy. No i mamy tutaj Limited Edition, no i Golden Ballera. Golden Baller Inside. Jak widzicie, nie trafiłem Invisible, ale Golden Ballera. Więc tu na spokojnie, no i limitka oraz 10 saszetek, w których no, można znaleźć też spore, fajne karty. No i ta puszka, powiem Wam szczerze, no jest taka bardziej fajna, taka przyjemniejsza, no bo dla porównania tylko zarzucę Wam puszkę 365, ona jest dużo większa, a ta jest taka mniejsza, taka kanapkowa. Ok, ale skupmy się na 365, no i zacznijmy może pierw od limitki, tak dla przyjemności, karta z limitowanej edycji, no i tutaj mamy, a proszę bardzo, limitkę Leif Davis, proszę, taka fajna, ok, z limitowanej edycji, damy sobie ją tu, no i lecimy tu z 10 saszetkami, może coś jeszcze tutaj fajnego wpadnie. Jaka jest szansa na przeźroczystą kartę? No ciężko mi jest się odnieść, zobaczymy. Następnie będzie też kolejny odcinek z uzupełniania właśnie albumu. Nie wiem czemu, ale to jest jedna karta albo dwie karty. Nie, są przyklejone. Mamy jeszcze tutaj Powerhouse, czyli przyzwoite trafy. Jak na ten moment. Kod, proszę bardzo. No i bazówki. No i lecimy z drugą saszetką. Już nie będę tutaj sprawdzać, czytać, jak się nazywają zawodnicy. Albo zatrzymam się tylko na jakichś bardziej interesujących, fajnych kartach. Kody będę Wam pokazywać. Bruno Fernandes, miałem tego nie robić, ale czasami nie idzie się oprzeć. Lecimy. History Maker is inside. No jestem ciekawy, co tam będzie w środku. Mamy kartę Invisible. Nie wiem, która to już jest, ale słuchajcie, to jest niebieska. To jest niebieska. To jest niebieska, czyli mamy tak naprawdę Sapphire, o jak widzicie, w wersji takiej niebieskiej i ona, hej, ale źle docięta jest? Nie, już myślałem, kurde, już myślałem, że jest źle docięta. Mamy takiego Invisibila w takiej wersji, fajnie. Ciekawy traf, naprawdę, powiem Wam szczerze. Super, elegancko, no powiem tak, że takiej wersji. No i teraz patrzcie, gdybym tu miał Golden, raczej tego Invisible i bym trafił jeszcze jeden Invisible, no ale też mogę trafić Golden Player, Golden Ballera, nie? Kodzik, proszę bardzo. No i tu mamy jeszcze Stopera. Lecimy z kolejną saszetką i zaraz, jeżeli nie trafimy Golden Ballera w saszetkach, no to otwieramy, wiecie gdzie. No dobrze, mamy Ice'a, o super, karty Ice jak najbardziej mogę tutaj przytulić. Kodzik dla Was, proszę bardzo, Ice, super. Ciężko mi jest się odnieść, czy te karty już mam, czy też nie, no bo wszystkich nie pamiętam. Dobra, sprawdźmy, jakiego Golden Ballera trafiałam. I jest to, uwaga, menu. Chyba już go mam.
Chyba już go mam, nie jestem do końca przekonany, albo go nie mam. Nie, chyba go nie mam. Dlatego też bardzo fajny. No i powiem Wam szczerze, że chyba najbardziej z tej serii się opłaca kupować te puszki duże, bo one robią hity niezłe. I cena, wiecie, w stosunku do puszki i do tego, no jest spoko. Mamy tutaj logo. Kodzik. No i lecimy, może tak. Kodzik tu. Zostało nam jeszcze parę saszetek. No i ja już powiem tak. Chcę otworzyć tą. O, przepraszam. Z wrażenia już chcę otworzyć. O, Phenom. Erling Haaland. 462. Super. Elegancko. Kodzik. Już otworzyć tą. Historyczną insight. Zobaczymy. No jest taka cienka ta karta. No, zobaczymy, czy tam jest, czy tam nie ma. No, zapewne nie ma, no bo to, żeby mieć taki podpis jeszcze prawdziwy, to trzeba mieć ogromnego po prostu farta. Master. Kodzik, proszę bardzo. I tylko jedna specjalna, reszta bazówek. Bazówki też się przydadzą, bo wszystkich nie mam. I proszę. Mamy Defense Hero. I znowu przyklejona model Pro, czyli kolejna karta. No i bazówki. Kodzik. Dwie saszetki, no trzy saszetki do końca, bo tu jeszcze jest ten History Maker Insight, ale zrobimy sobie go tak, że troszkę tak go zrobimy. O, Newcastle United, chyba nie miałem tego logo. World Classa chyba miałem. Kodzik, tak, ostatnia saszetka. Coś się fajnie świeci. I to jest Hypersonic. Czekajcie, bo tutaj mi się pomieszało. Hypersonic i o, proszę. I Breakthrough. To rzadka karta, bo takich kart no nie pamiętam, że za dużo trafiałem. Więc jeszcze bardziej elegancko. No i weźmy sobie to. Nie wiem, czy pokazałem kodzik, czy też nie, ale uwaga. Jest ta karta, jest ona przezroczysta. Słuchajcie, jest to przezroczyste. Jest przezroczysta ta karta. Odwracam. No i zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jest. 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 Dobra. Aguero. Sama karta. History Maker. Sergio Aguero bez podpisu wydrukowanego i bez podpisu zwyczajnego. Rewers wygląda właśnie tak, ale bardzo fajna ta karta, wam powiem. Na zasadzie takiej, no będzie chyba wytrzymała, nie? Ale tak i tak warto ją może do koszulki wsadzić, więc. Tak to wygląda. No i powiem tak, że ta puszka naprawdę jest fajna i robi wrażenie, i chyba to na jednej puszce się nie skończy, bo są cztery kolorystyczne wersje, więc myślę, że jeszcze jakąś tam jedną rzucę. Więc naprawdę tutaj elegancko. Wersji Invisible, wersji takiej Sapphire niebieskiej. No i dodatkowo Golden Baller jeszcze tutaj menu. No i lecimy. Lecimy i szukamy, bo w Empikach jest tego mało. No i dzięki za oglądanie. Zostawcie łapeczkę, trzymajcie się. Cześć!